bardzo Ci dziękuję za to, że przyjąłeś nasze zaproszenie, Freta. Cieszę się, że jesteś z nami. Cieszę się, że możesz opowiedzieć parę słów o liturgii, na której się doskonale znasz, bo przez wiele lat byłeś dyrektorem Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, uczyłeś braci i myślę, że wielu z nas czerpało i do tej pory czerpie z Twojej wiedzy. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja żałuję, że to będzie tak bardziej właśnie w dużej części moje gadanie. Zawsze dialog jest bliższy Trójcy niż monolog. Zanim zacznę mówić o Wielkim Czwartku, to chcę powiedzieć tak. Trzeba się nauczyć liczyć czas Triduum Paschalnego. Bo Triduum Paschalne to są 3 dni, ale to nie jest Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota. Tylko to jest Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania. Dlaczego natomiast jest ostatnia wieczerza w Triduum Paschalnym? Dlatego, że Biblia i Żydzi, a za nimi chrześcijanie, inaczej liczy czas. Liczy od wieczora do wieczora. Wobec tego wieczór Wielkiego Czwartku to już jest Wielki Piątek. Natomiast w sam Wielki Czwartek to, co się dzieje, to jest msza krzyżma, czyli msza, kiedy się święci olej. Ten Wielki Czwartek to jest dzień opróżnienia tabernakulum, opróżnienia kropielnic z wodą święconą naczyń, opróżnienia właśnie starych olejów. Wszystko jest wyjmowane, czyszczone i opróżniane po to, żeby świat i sakramenty zostały odnowione w Triduum Paschalnym i żeby z powrotem woda święcona wróciła na miejsce, żeby w tabernakulum znowu było ciało pańskie i świeże oleje w naczyniach. Natomiast ostatnia wieczerza to już jest początek Wielkiego Piątku. Dlatego jeżeli ktoś Wam mówi, że Wielki Piątek Kościół nie celebruje Eucharystii, to i ma rację, i nie ma racji. Ma rację, jeżeli myśli kalendarzem, jakim my się posługujemy, ale nie ma racji, jeśli myśli Biblią. Ponieważ ostatnia wieczerza to jest jak awers i rewers z ofiarą na krzyżu. To jest jedna historia. To, co się dzieje podczas ostatniej wieczerzy, to, co dzieje się na krzyżu, to możemy powiedzieć, to jest to samo, tylko w różnych formach, w różnej postaci. Ale ta sama sprawa się dokonuje. I tu jest ofiara Syna Bożego, i tu jest ofiara Syna Bożego. Tu jest bez krwi i bez cierpienia, a tu jest przez krew i przez cierpienie. Jedynym dniem natomiast, jeżeli tak liczyć czas, jak mówię, kiedy nie ma mszy świętej, to jest Wielka Sobota. Od momentu pogrzebu Chrystusa do nocy paschalnej nie jest celebrowana Eucharystia. Wtedy, kiedy Chrystus jest w grobie, Kościół wstrzymuje się od celebrowania Eucharystii. A Wielki Piątek ma swoją Eucharystię, to jest ostatni, to jest właśnie pamiątka ostatniej wieczerzy. I teraz podczas tej ostatniej wieczerzy, to co może się wydać paradoksalne, czytamy nie opis ustanowienia Eucharystii, tylko opis obmywania nóg. I trzeba pamiętać, że Ewangelia Świętego Jana to jest 5 rozdziałów od 13 do 17. Tak, 5 rozdziałów. To jest opowieść o ostatniej wieczerzy. A te 5 rozdziałów Ewangelii Jana to jest 1/4 tej księgi. I na tych 5 rozdziałów najdłuższa opowieść o wieczerzy, ostatniej wieczerzy, tam nie ma ani słowa o ustanowieniu Eucharystii. Natomiast 13 rozdział jest właśnie o obmycie stóp apostołów. I ten rozdział się pojawia w Wielki Czwartek, a nie opis od Łukasza, Marka czy Mateusza o ustanowieniu Eucharystii. Owszem, pojawia się najstarszy tekst liturgii słowa o ustanowieniu Eucharystii, to znaczy list do Koryntian, ale sama Ewangelia nie jest przytoczona w tym miejscu na ten temat. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że ta ostatnia wieczerza to jest opowieść o umiłowaniu, tym pokres umiłowaniu uczniów i przekazanie im przykazania miłości. I żeby komuś rozkazać, tak, bo przykazanie jest rozkazem, kochanie kogoś, żeby miało to sens, to wcześniej trzeba dać mu doświadczyć miłości, trzeba dać mu motywację. Bo jeżeli po prostu komuś polecę, kochaj tego albo tamtego, to te słowa są puste. Nikt tego nie zrobi. Ja mogę ludziom okazać życzliwość, dlatego że ktoś mnie o to prosi albo mi to poleca. Natomiast nie jestem w stanie dać im miłości.
tej poświęcić samego siebie dla ich szczęścia. A Jezus najpierw daje doświadczyć apostołom tego, że ich umiłował do końca, staje się dla nich sługą, staje się kimś, kto zajmuje miejsce niewolnika, każdemu indywidualnie obmywa stopy, przez to przekonuje ich, że naprawdę ich kocha i wszystko, kim jest, im oddaje dla ich szczęścia, a dopiero im mówi, i teraz daję wam nowe przekazanie, żebyście się kochali tak, jak ja was pokochałem, czyli właśnie jak wzajemnie, jak niewolnicy. To jest dużo więcej treści, natomiast mówię o tym dlatego, że kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, kiedy bierzemy udział w mszy świętej, to trzeba sobie uzmysłowić, że to, co Pan Jezus zrobił przez ten sakrament, to uniża się do kresu możliwości. On staje się dostępny dla nas pod postacią przedmiotu, pod postacią chleba i pod postacią winy, tak? Czyli pokarmu i napoju. Już bardziej nie można się zniżyć, nie? Już jakby to jakby staje się dostępny pod postacią przedmiotów, rzeczy. I to jest gigantyczne, maksymalne uniżenie się Syna Bożego. Po co? Po to, żeby każdego z nas indywidualnie nakarmić sobą, tak? Dać ze sobą udział, wspólnotę, żeby każdego z nas indywidualnie przygarnąć. To jest coś podobnego, dzieje się w Komunii Świętej, co się wydarzyło podczas ostatniej wieczerzy, kiedy Chrystus mył stopę apostołom. I myślę, że Wielki Czwartek to jest dobry dzień na to, żeby sobie to uświadomić. Że to jest gigantyczne poniżenie się Syna Bożego, który daje mi poznać swoją miłość. On to robi ze względu na mnie, nie ze względu na ludzkość. Ludzkości nóg nie umyjesz. Nie możesz umyć stopy konkretnej osoby. Tak samo Komunia Święta nie jest dla ludzkości, tylko jest dawana zawsze indywidualnie, zawsze konkretnej osobie, zawsze jednej osobie. Nie zawsze ja ją otrzymuję. Tak jestem przez Chrystusa pokochany. Czyli rozumiem, że czwartek to jest nauka miłości tak naprawdę. Tak, to jest przekazanie miłości, to jest no właśnie to, co jest mówi w 13 rozdziale. Zresztą to jest genialne, bo w tym uniżeniu Chrystusa mówi jeszcze jedną rzecz. Tam jest powiedziane, że sługa nie będzie większy niż jego Pan. Jeżeli my chcemy być sługami Jezusa, do czego miały nas te trzy dni poprzednie doprowadzić, uświadomić sobie, że On jest, ma być uczczony, ma być Jego prawdziwym uczniem, który oddaje Mu uwielbienie i wszystko Jemu oddaje i jest, definiuje mnie miłość do Chrystusa i Chrystusa do mnie, to słyszymy, sługa nie będzie większy niż Jego Pan. Czyli nie będziemy więksi od naszego Pana, ale zobaczcie, że Pan Jezus się uniżył tak bardzo, że zajął ostatnie miejsce. Czyli każdy, kto nie zajmuje z nas ostatniego miejsca, to nie ma tej miłości jak Pan Jezus, to już się wywyższa nad swojego Pana, siada wyżej niż On, zajmuje miejsce lepsze niż Pan Jezus, a w takim razie przestaje być sługą Jezusa, przestaje być Jego uczniem. To ten 13 rozdział to jest po prostu no, gigantycznie dużo treści i takiej treści, która przeszywa do szpiku kości. Bo ona pokazuje, że miłość Pana Jezusa to nie są jakieś drwy małe, to nie są jakieś róże i błękity, to nie jest bieganie na boso po łące i śpiewanie piosenek, tylko to jest naprawdę miłość do kresu. Taka miłość do kresu ubliżenia, kresu ofiary, oddania, po prostu szok. To może dobry tekst na to, żeby Wielki Czwartek sobie go przeczytać? Bardzo dobry tekst, żeby go sobie przeczytać, a nawet więcej. Niektórzy i teraz jak jesteśmy skazani na liturgię domową, to można to rozważyć. Czy u was w domu byłaby szansa na to, żebyście umyli sobie stopy? To jest taka praktyka, która chyba jest obecna w ruchu neokatechumenalnym i ona brzmi może dziwacznie, ale jeżeli jesteśmy pozbawieni liturgii celebrowanej w kościele, to trzeba szukać takich miejsc celebrowania liturgii w domu. I to jest jedna z takich rzeczy, które można sobie przemyśleć, nie? Czy nie umyć sobie nawzajem stóp, czytając właśnie Ewangelię świętego Jana, 13 rozdział. Można też przemyśleć, i do tego was zachęcam, żeby zrobić naprawdę wieczerzę, żeby celebrować nie tylko, tak powiem, Eucharystię, ale żeby w domu zrobić nawet dobrą kolację. Mówisz, że to jest takie święto księży i księża mają wtedy dobrą kolację, ale was zachęcam, żebyście się
solidnie, wspólnie najedli i właśnie przeżyli to jako taką pamiątkę ostatniej wieczerzy. Po co? Po to, żeby przeżyć 40 godzin postu. 40 godzin właśnie od wieczora Wielkiego Czwartku przez Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Tak robili chrześcijanie w pierwszym tysiącleciu, tak robią do dzisiaj prawosławni. I to jest taki specjalny post ofiarowany za tych, którzy przyjmują chrzest w noc paschalną, za katechumenę. I stąd też się wzięło nabożeństwo 40-godzinne. Nie, że okej, wieczorem świętujemy, mamy wieczerzę paschalną, jemy baranka, myjemy sobie stopy i ruszamy w drogę męki, nie? Do Getsemani, na Kalwarię, to osłupienie przy grobie i czekamy na noc zmartwychwstania razem z tymi, którzy w tę noc przyjmą chrzest. I dlatego pościmy przez całe te 40 godzin. Domyślam się, że osoby, które słuchają, pewnie jesteście bardziej zaangażowani niż średnia przeciętna w kościele, dlatego ośmielam się wam taką propozycję złożyć, żebyście to triduum faktycznie przeżyli w poście. Nie? Towarzysząc z jednej strony Jezusowi, a z drugiej strony modląc się za tych, którzy mają przyjąć chrzest. Czyli zaczynamy od wieczerzy. Mhm. Ewangelii według świętego Jana, rozdział, przypomnij. 13. 13. I obmycia nóg. Mhm. A potem 40 godzin postu. 40 godzin postu. A mogę wziąć tylko te pierwsze trzy? Może nie brać ani jednego. To jest dobrowolne. Więc to jest taki fajny był zwyczaj w naszym zakonie, zresztą w ogóle w zakonach w średniowieczu takich mniejszych, że w Wielki Czwartek była normalna msza, nie było tam tego obrzędu mycia stóp, tylko przeor wraz ze wspólnotą gromadzili się w kapitularzu, czyli w takim miejscu, gdzie były wspólne spotkania, tam ustalenia różne inne rzeczy się działy. I tam był czytany właśnie 13 rozdział Ewangelii świętego Jana. Przeor wtedy, czyli przełożony wspólnoty, mył stopy wszystkim braciom. Właśnie w tej wspólnocie, w której oni żyli. Jeżeli było dużo, to wtedy jeszcze pomagał mojego zastępca, przeor. I potem czytano dalej Ewangelię świętego Jana, aż do, jeśli dobrze pamiętam, do 16 rozdziału. Tam jest to zdanie: Wstańmy stąd i chodźmy. To jest albo w 16, albo w 15, teraz mi nie pomnę. I wtedy bracia wychodzili z kapitularza, szli do kościoła i w kościele czytano resztę tak zwanego kazania Pana, czyli właśnie aż do 17 rozdziału, aż do modlitwy arcykapłańskiej. I rozpoczynało się w ten sposób właśnie to czuwanie przy Chrystusie w Ogrodzie. Nie, czyli te 5 rozdziałów w Ewangelii świętego Jana od 13 do 17 tego wieczora było czytanych wraz z tymi takimi elementami takiego dramatyzacji liturgicznej, jak się fachowo nazywa, czyli właśnie obmyciem i przejściem w inne miejsce, nie, żeby faktycznie uwspólnić to, co w Ewangelii, z tym naszym doświadczeniem.